Cześć, z tego filmu dowiecie się, jak kupić mieszkanie 35 tysięcy złotych taniej. Nazywam się Zbigniew Jarzyński, Akademia Inwestowania w Nieruchomości i Grzegorz Rychlak, SDP Nieruchomości. Cześć. Słuchajcie, Grzegorz jest pośrednikiem, zajmuje się tym już 11 lat. W ciągu ostatnich 5 lat wykonał około 140 flipów, nawet chyba prawie 150 dla siebie, dla swoich klientów, które dały zysku o ponad 2 800 złotych. Najlepsze flipy w 2019 dawały zysk 60-70 tysięcy złotych, mieliśmy takie dwa w Oleśnicy, a w 2020 na początku udało się zrealizować dwa flipy, które dały zysk ponad 80 tysięcy złotych. To oczywiście były najlepsze przypadki, było przy tego też cała masa innych udanych inwestycji. Dzisiaj jednak jesteśmy w mieszkaniu na rynku wtórnym, które udało się kupić 35 tysięcy złotych poniżej ceny ofertowej. Tak jest. Grzegorz, małe przypomnienie. To jest Wrocław, okolice Skytowera. Mamy tu dwa pokoje, tak, z aneksem kuchennym. Ile metrów kwadratowych? Tutaj jest według księgi 32,18 metra kwadratowego, a w związku z tym, że już poprzedni właściciel usunął stąd lodżię, mamy około 34,5 metra kwadratowego. No właśnie, i teraz Grzegorz, pytanie do ciebie. Jak to zrobiłeś, tak? W ogóle skąd ta oferta się wzięła? Skąd trafiłeś na to mieszkanie? Znaczy, to była taka oferta, którą przyniósł mój kolega do firmy i ona... Kolega pośrednik. Tak, ona kosztowała kwotę X. Ja w tej chwili nie powiem wam dokładnie, jakie to są kwoty, ze względu na to, że jesteśmy w trakcie sprzedaży tego mieszkania, więc może następnym filmem, ale generalnie to było w ten sposób. Kolega przyniósł do firmy i tylko powiedział nam o jednej sprawie, że właściciele kupili dom, wyprowadzając się stąd. Mieszkanie pokazuje mama właściciela, która dojeżdża tutaj. No, dojeżdża przez kawałek, bo prawie z drugiego końca Wrocławia, na każdą prezentację. No i że właściciele muszą kolejną ratę za dom zapłacić w dość krótko zbliżającym się czasie. No i dlatego się też tym zainteresowałem. Czyli ofertę dostałeś od kolegi pośrednika. Tak jest. Co ci powiedział o właścicielach, ale wytłumacz mi to i słuchaczom. Jak to jest? Przychodzisz na ofertę i co? Oferujesz 35 tysięcy taniej? 10-20% poniżej ceny ofertowej? Nie, słuchajcie, przede wszystkim co jest podstawowym błędem inwestorów zawsze. Na naszych szkoleniach też bardzo często o tym mówimy, są włoskie negocjacje, ale też takim błędem podstawowym jest oferowanie ceny, zanim nawiąże się relacja. Oczywiście pamiętajcie, że lepiej się interesy robi z kimś, kogo się lubi, tak? Więc powiem, jak było tutaj. Przyszedłem, byłem kilka minut wcześniej, mój kolega jeszcze nie dotarł. Później się okazało, że był jakaś awaria tramwaju, miał tutaj dojechać tramwajem i nie dojechał. Więc zadzwonił, zapytałem się go, czy mogę wejść sam do mieszkania. Powiedział, że nie ma okej, nie ma problemu, okej. W mieszkaniu czekała na mnie matka właściciela tego mieszkania. Usiedliśmy, na początku zaczęliśmy rozmawiać na temat tego mieszkania, że no dzisiaj takie korki, kolega nie dojechał, pani też się zgodziła ze mną, bo jechała tutaj przeszło godzinę, w ogóle potwierdziła to, że jest zmęczona już dojeżdżaniem tutaj, że w tym momencie wolałaby się zająć czym innym, no ale dzieciom trzeba pomóc też w jakiś tam sposób. No i pochodziłem, powiedziałem, że a tutaj jest ładnie, tutaj jest fajnie, że tutaj były jakieś obrazki, był projekt bardzo charakterystycznej rzeczy, która notabene jest bardzo unikalna, więc też nie będę mówił o szczegółach, więc też się nim zachwyciłem. Natomiast tak po pół godzinie takiej rozmowy luźnej, nawet dostałem tutaj wodę do picia w międzyczasie, dotarł kolega i zaczął mówić o samym mieszkaniu. No powiedziałem, że okej, fajnie, mieszkanie nam się podoba, natomiast muszę porozmawiać też tutaj z właścicielem, z moim inwestorem i zaproponujemy swoją cenę. Co się okazało? Okazało się, że cena, którą on chciał na początku, była o 10 tysięcy jeszcze droższa niż ta cena, którą mieliśmy transakcyjnie. Dlaczego? Bo wyszło na to, że początkowo nasza oferta została odrzucona ze względu na i zaproponowano było 10 tysięcy więcej. Powiedzieliśmy, że okej, rozumiemy jego stanowisko,
szanujemy, ale niestety z naszych obliczeń wynika, że więcej za to zapłacić nie możemy. Ale gdyby się zdecydował jednakowoż, to gotówka na stole czeka. No i tydzień później tak naprawdę kolega do mnie podszedł i mówi: słuchaj, bo ten dzwonił, pyta się, czy jesteście dalej zainteresowani tym mieszkaniem, ten właściciel. Okej, no jeżeli da nam taką cenę, jaką chcemy, to jesteśmy zainteresowani. No i wyszło jak wyszło. W trakcie negocjacji jeszcze wynegocjowaliśmy pozostawienie wszystkich sprzętów i mebli tutaj także które nam się w jakiś tam sposób przydały, więc stratni na tym nie byliśmy. No nawet bardzo zyskowni, tak? Znaczy już tak tam w momencie zakupu, ale to tak podsumowując, żebym dobrze zrozumiał, czyli na początku zaoferowaliście cenę 45 tysięcy poniżej tej ceny ofertowej, którą oczekiwał sprzedający. Na początku zaproponowaliśmy cenę 35 tysięcy niżej, tak jak chcieliśmy, a właściciel chciał się zgodzić na 25 tysięcy. Aha, rozumiem. I po prostu poczekaliśmy chwilę. Dobrze, poczekaliście. Ile więcej czekaliście? Około tygodnia czasu. Jak się skończył... Ja akurat byłem na tym mieszkaniu przed wprowadzeniem tej oferty do internetu, więc nie było jeszcze tłumu. Później przeszedł przez to mieszkanie duży tłum. Tu chyba było 10 czy 15 osób, które to oglądały. No i okazało się koniec końców, że i tak nasza oferta była najbardziej atrakcyjna, bo po pierwsze płaciliśmy gotówką, a po drugie, no generalnie czas się kończył, a mama już jeździła i spędzała tutaj bardzo dużo czasu, bo właściciele mieszkają w tej chwili daleko poza Wrocławiem. Czyli pewnie już zmęczeni byli sprzedażą i po prostu cię polubili. Słuchajcie, więcej o tym, jak kupować mieszkania, bo powiedzmy sobie szczerze, tak, 90% tych flipów, które robisz, to nie są okazje znalezione w internecie, to są okazje stworzone właśnie w procesie negocjacji takich jak ten. Tak. Jeśli chcesz się więcej na ten temat dowiedzieć, zapraszam Was na webinar, który będziemy prowadzić z Grzegorzem już w tym tygodniu, właśnie na temat jak tworzyć, jak szukać okazje inwestycyjne na rynku wtórnym. Tak, i na wtórnym, i pokażemy Wam tam kilka właśnie tematów z poprzedniego roku i jeszcze z początku tego roku. Dziękuję, w takim razie zapraszam Was na webinar. Zapraszamy.